Omówimy sobie teraz, w jaki sposób do strony internetowej dodawać ilustracje czy też grafiki. Robi się to najczęściej przy użyciu znacznika img. I uwaga, jest to znacznik, który nie wymaga sparowanego z nim znacznika zamykającego, natomiast wymaga rozmaitych atrybutów. Po pierwsze, musimy określić, skąd wziąć nasz obrazek, czy też ilustrację. Robimy to za pomocą atrybutu src, skrót od source. I tu pomiędzy cudzysłowami wpisujemy źródło. To źródło to może być strona internetowa, ale może być to też ścieżka dostępu do naszego dysku twardego. Dalej możemy sobie zdefiniować pewne wartości parametrów numerycznych związanych z wielkością danej ilustracji. I mamy tutaj taką rodzinę atrybutów width, określające szerokość, piksela. Oprócz tego mamy height. Określające tak samo wysokość. Oprócz tego możemy jeszcze określić położenie naszego obrazka atrybutem align. Wpisując tutaj podobną wartość, co przy znaczniku określającym paragraf. Może wpiszę to od razu. Możemy tutaj mieć left, right albo center. Dodatkowo warto użyć atrybutu alt, który określi nam tekst, który pojawi się w przypadku, gdy z różnych względów przeglądarka nie będzie mogła załadować naszego obrazka. Więc tutaj znajduje się opis. Alternatywny danej ilustracji. Dodatkowo możemy określić sobie występowanie ramki naokoło obrazka, którego chcemy użyć. Robimy to za pomocą atrybutu border. I tu wpisujemy liczbę, definiującą szerokość danej ramki. I całość zamykamy.